Witam ponownie. W tym filmie chciałbym się odnieść do pewnego zadania z próbnego arkusza maturalnego, z którym niedawno zmierzyli się maturzyści. Kulejącą częścią wielu arkuszy, próbnych arkuszy maturalnych, jest właśnie część doświadczalna, gdyż doświadczenia w nich są często oparte na błędnych założeniach, albo po prostu są błędne obserwacje, albo również i po prostu błędne wnioski. Odniesiemy się do zadania, gdzie czytamy, że przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem. Widzimy, że do naczynia z celulozą dodawany jest płyn Lugola i do naczynia ze skrobią dodawany jest płyn Lugola. Zaobserwowano, że w obu przypadkach ciało stałe nie uległo rozpuszczeniu i powstały mieszaniny niejednorodne. Mamy uzupełnić, prawda, tutaj tę tabelkę i podać, jakie kolory cieczy zaobserwowano w szalce numer 1 i w szalce numer 2, czyli tam, gdzie jest oczywiście skrobia w tym drugim przypadku. Według tak zwanego przez maturzystów klucza, czyli schematu oceniania, prawidłową odpowiedzią jest barwa brunatna i granatowa w drugim naczyniu. Czy tak jest, to zaraz zobaczymy. Rzeczywiście, jeżeli płynem Lugola potraktujemy na przykład celulozę, to nie zaobserwujemy charakterystycznego niebieskiego zabarwienia. Z kolei jeżeli płyn Lugola naniosę na skrobię, to powstaje bardzo intensywne, prawie że czarne zabarwienie. Ale to jest oczywiście skrobia w postaci proszku. Tu nie widzimy tego charakterystycznego zabarwienia niebieskiego. Żeby zaobserwować niebieskie zabarwienie, potrzebny jest roztwór skrobi. Skrobia rozpuszcza się w wodzie ciepłej. Przygotowałem tutaj wcześniej trochę kleiku skrobiowego. Rozrobimy go sobie troszeczkę w wodzie. I teraz dodamy tam tyci płynu Lugola. Proszę zwrócić uwagę, jak intensywna jest ta barwa. Jak intensywna jest ta niebieska barwa, pomimo że sama mieszanina została przecież, sam ten roztwór został przecież rozcieńczony mocno w wodzie. Natomiast, jeżeli ja płyn Lugola wleję po prostu do nierozpuszczonej skrobi, to nie zaobserwujemy niebieskiej barwy, bo ta skrobia zabarwi się tylko na powierzchni, a barwa płynu pozostanie brązowa. I to jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania, że po prostu barwa brązowa. A zatem skreślamy to, a tu wpisujemy po prostu brunatna, brązowa, to samo co w tym pierwszym. A więc wpisujemy po prostu brunatna. I to jest prawidłowa odpowiedź do tego zadania. Ok, dziękuję, pozdrawiam.